truskawka. To takie irytujące, prawda? Nie ma nic bardziej denerwującego niż wielokrotne przerywanie sobie samemu wypowiedzi w trakcie rozmowy. Trudno też ją ukryć i wydaje się, że nie można się jej pozbyć. Jest okropnie uciążliwa i niekomfortowa w każdej sytuacji towarzyskiej. Czy jest coś, co można zrobić poza czekaniem, aż czkawka łaskawie odpuści? A co wywołuje tę irytującą czynność fizjologiczną? Cóż, czkawka zaczyna się w przeponie. Wiecie, to ten kawałek mięśnia między płucami a żołądkiem, dzięki któremu oddychamy. Jeśli przepona zostanie podrażniona, skurczy się, a to wywoła nieoczekiwane zassanie powietrza. Wracając, powietrze uderzy w struny głosowe, a to właśnie tworzy ten charakterystyczny dźwięk. No więc, co może podrażnić? Mnie na przykład okropni zapatrzeni w siebie ludzie. A, ciągle mówimy o przeponie. W takim razie zbyt obfite i szybkie jedzenie, ulubiony napój gazowany, zdenerwowanie lub podekscytowanie, na przykład na randce, najgorszy moment na czkawkę, czy nawet stres. Na szczęście istnieją naturalne środki, które możecie wykorzystać, by pozbyć się irytującej czkawki, a niektóre zadziałają nawet szybciej, niż zdążycie się uszczypnąć. Au! Pozbycie się czkawki polega na odwróceniu uwagi mózgu, żeby przestał wywoływać skurcze w przeponie. 1. Lodowata woda. Wypijcie szklankę zimnej wody tak szybko, jak potraficie. Wywoła szok w organizmie i odwróci uwagę od czkawki. Możecie nawet possać kilka kostek lodu. Dadzą taki sam efekt. Wskazówka. Jeżeli dodacie miodu do szklanki lodowatej wody, czkawka od razu zniknie. 2. Wstrzymajcie oddech. Weźcie głęboki wdech i przytrzymajcie powietrze w płucach tak długo, jak to tylko możliwe. Zróbcie powolny wydech. Powtarzajcie to, dopóki czkawka nie zniknie. Ten pomysł idealnie się sprawdzi na spotkaniu ze znajomymi lub na randce. Przeproście towarzystwo, idźcie do toalety i wróćcie do stolika bez czkawki. 3. Cukier. Poproszę trochę słodkości. Weźcie łyżeczkę białego lub brązowego cukru i przytrzymajcie w ustach przez około 5 sekund. Pozwólcie, żeby cukier się rozpuścił, ale nie próbujcie go rozgryzać. Popijcie wodą i gotowe. Najfajniejsze w tym sposobie jest to, że sprawdzi się u dzieci. Mogą nie być w stanie wstrzymać oddechu lub wypić lodowatej wody. Ale które dziecko nie lubi cukru? 4. Ocet. Być może nie jest tak przyjemny w smaku jak cukier, ale też się nada. Połknijcie pół łyżeczki białego, słodowego lub jabłkowego octu. Popijcie szklanką wody. Możecie też zmieszać całą łyżeczkę octu z niewielką ilością wody. Łatwiej wtedy go przełkniecie. 5. Masło orzechowe. Pychota. Moja babcia potwierdza, że ta metoda działa. Włóżcie łyżeczkę masła orzechowego do ust i trzymajcie je tam. Wiem, że to kuszące, ale powstrzymajcie się przed zlizaniem masła. Po kilku sekundach połknijcie. W razie potrzeby popijcie wodą. Wskazówka. Jeśli macie uczulenie na orzeszki, masło migdałowe też się sprawdzi. 6. Cytryna. To kolejny szybki sposób na czkawkę. Doskonały, kiedy jesteście w restauracji. Weźcie cytrynę ze stolika. Lepiej udać się z tym do łazienki. Wyciśnijcie sok prosto do ust. Co najmniej pół łyżeczki. Kwaśny smak sprawi, że będziecie chcieli go mocno i szybko przełknąć, a to przerwie czkawkę. Możecie też wycisnąć całą cytrynę do pół szklanki wody i szybko ją wypić. Obie metody skutecznie pozbędą się czkawki. 7. Rumianek. To zioło, które wykazuje właściwości rozluźniające mięśnie. Pomoże więc rozluźnić przeponę i powstrzymać skurcze, które wywołują czkawkę. Właśnie dzięki głębokiej relaksacji, którą wywołuje rumianek, ta roślina jest tak popularnym składnikiem herbat i olejków eterycznych. Smakuje też wybornie, więc zapaszcie sobie kubek gorącego rumianku. Trzymajcie torebkę z herbatą we wrzątku przez co najmniej 5 minut. Naparpijcie powoli, a czkawka zniknie. Miłego relaksu! 8. Ściśnijcie nos i przełykajcie. Nie jest to może najszybsze rozwiązanie, ale na pewno zadziała. Zamknijcie usta i ściśnijcie nos. Nadal przełykajcie normalnie.
Róbcie to tak długo, aż będziecie musieli zrobić przerwę na oddychanie. Możecie mieć chwilowo wrażenie zatkanych uszu, ale spokojnie, powinno zaraz minąć. Zaburzy to wasz normalny sposób oddychania. Powinno więc też przeszkodzić czkawce. 9. Kaszel lub beknięcie. Z rozwagą wybierzcie broń. Postarajcie się policzyć, ile sekund mija między czknięciami. Kiedy spodziewacie się kolejnego, kaszlnijcie albo spróbujcie beknąć. Dzięki temu przepona i otaczające ją mięśnie zaczną działać w inny sposób, co zakłóci ten denerwujący odruch fizjologiczny. Powtarzajcie, aż czkawka całkowicie ustąpi. 10. Przełykanie z otwartymi ustami. Na początku możecie się czuć nieco dziwnie, ale szybko się przyzwyczajcie. Usiądźcie wygodnie i upewnijcie się, że nie macie na sobie żadnych obcisłych ubrań, które mogą ograniczać ruch przepony. Otwórzcie szeroko usta. W momencie, kiedy poczujecie potrzebę przełknięcia śliny, zróbcie to, ale koniecznie z otwartymi ustami. Może wam się jeszcze czknąć raz czy dwa, ale powtarzajcie przełykanie co kilka sekund, a czkawka minie po paru minutach. 11. Przestraszcie czkawkę. Czy ten stary zabobon faktycznie działa? Cóż, w teorii tak, ale strach musi być prawdziwy. Nie możecie się go spodziewać. Kiedy coś was wystraszy, wyrzut adrenaliny i napinające się ciało wpłynie na przeponę, co zmieni sposób, w jaki oddychacie. Szybkie zachłysnięcie się powietrzem, kiedy westchniecie z zaskoczenia, też zaburzy oddech, a wraz z nim czkawkę. Jestem pewna, że znacie kogoś, kto chętnie by was nieźle nastraszył. 12. Przełykanie 3 razy. Sprawdźcie, ile czasu mija między czknięciami. Kiedy będziecie gotowi, w przerwie szybko przełknijcie ślinę 3 razy. Wymaga to sporej kontroli mięśni krtani i brzucha i może nie być na początku najłatwiejsza, ale opłaci się. Kontrola mięśni, które są potrzebne do wykonania tego małego ćwiczenia, przywraca prawidłowy ruch przepony, co powstrzymuje czkawkę. 13. Gorąca kąpiel. Zróbcie sobie miłą, ciepłą kąpiel. Ciepło to dobry sposób na rozluźnienie wszystkich mięśni, w tym przepony. Wskazówka? Dodajcie do wody sole rozluźniające mięśnie i kilka kropli olejku z eukaliptusa, żeby ułatwić głęboki, relaksujący oddech. O, brzmi cudownie. Pod koniec takiej luksusowej kąpieli czkawka powinna ustąpić. 14. Wdychajcie olejki eteryczne. A skoro o tym mowa, do dyfuzora dodajcie kilka kropli olejku z eukaliptusa, bergamotki lub lawendy. I oddychajcie głęboko. Jeśli wolicie, możecie zapalić kadzidełko. Te zapachy działają uspokajająco i powinny rozluźnić przeponę i przywrócić normalny sposób oddychania. A czkawka odejdzie w poszukiwaniu własnego szczęścia. 15. Ciepłe mleko. Albo się je kocha, albo nienawidzi. Ale nie zmienia to faktu, że ten napój działa uspokajająco, tak samo jak olejki eteryczne. I dlatego kojarzy się ze spokojnym snem u dzieci. Mleko zawiera też magnez, który jest znany z tego, że rozluźnia tkankę mięśniową. Ciepły napój zrelaksuje przeponę i cały organizm, a czkawka powinna ustąpić. 16. Stańcie na głowie. Chwila, co? Serio? Tak, jeśli potraficie i tylko wtedy, kiedy macie to przećwiczone. Stanie na głowie obraca przeponę do góry nogami, przerywając skurcze. Wam też się przyda taka rozrywka, ponieważ kompletnie zmieni wasz oddech, a w rezultacie przerwie czkanie. Tylko lepiej nie róbcie tego przy ludziach. 17. Wyciągnijcie język. Mocno. To kolejna metoda do wypróbowania w samotności. Wystawienie języka do samego końca zadziała na nerw, który jest połączony z przeponą, a pobudzenie go opanuje jej skurcze, co powstrzyma czkanie. Jeśli macie szczęście i znaleźliście kogoś, komu też doskwiera czkawka, możecie zrobić sobie zawody. 18. Odwróćcie swoją uwagę. Może to nie najszybszy sposób na pozbycie się czkawki, ale zadziała, zanim się skapniecie. Im więcej o niej myślicie, tym bardziej intensywna się wydaje. I macie wrażenie, że towarzyszy wam dłużej. Spróbujcie poczytać książkę. Obejrzyjcie ulubiony program, pograjcie w grę. Zanim się zorientujecie, minie kilka godzin i zauważycie, że czkawka zniknęła wraz z upływającym czasem. W
tej metodzie chodzi o to, żeby znaleźć się w trybie relaksu, w swoim szczęśliwym miejscu. Jeśli robicie coś, co sprawia Wam radość, przepona się rozluźnia i przestaje się kurczyć. 19. Ostry sos. Spożywanie dużej ilości pikantnego jedzenia może wywołać czkawkę, ale przełknięcie zaledwie jednej, dwóch kropli ostrego sosu odwróci uwagę organizmu od czkania. Choć to może nie być zbyt przyjemne, chyba że lubicie ostre jedzenie. Pieczenie w przełyku z pewnością wpłynie na oddech, a ciało zacznie ostro pracować nad kontrolą temperatury. Zarówno Wy, jak i Wasza przepona zapomnicie o czymś takim jak czkawka. Uhu. Jeśli dowiedzieliście się czegoś z tego filmiku, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Ale jeszcze nie stawajcie na głowie. Na naszym kanale znajdziecie mnóstwo ciekawych filmików. Wystarczy, że klikniecie jeden z proponowanych. Miłego oglądania i pamiętajcie, pozostańcie po jasnej stronie życia.